To już ostatni moment na to, by dokonać wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. Termin mija 23 czerwca, dokładnie o północy. Wyboru dokonało już ponad 790 absolwentów gimnazjów. Jeśli chodzi o nabór, to według stanu na 21 czerwca niektóre szkoły mogą być bardzo zadowolone. To znaczy mają więcej kandydatów z pierwszego wyboru niż miejsc i do nich zależy pierwszy ogólniak, ale również zespół szkół ogólnokształcących i zawodowych, handlówka, czyli zespół szkół handlowo-usługowych oraz zespół szkół mechanicznych. Tam w tych szkołach, czyli w liceach i w technikach, rzeczywiście te klasy, które były planowane, będą prawdopodobnie utworzone. Więcej kandydatów niż miejsc to informacja dobra dla szkół, ale już niekoniecznie dla uczniów, bo tym trudniej będzie o miejsce w wybranej klasie. Najtrudniej będzie się dostać do pierwszego liceum, do klasy biologiczno-chemicznej. Mamy tam dwie osoby na jedno miejsce, ale równie trudno będzie tym absolwentom, którzy chcą być informatykami albo grafikami komputerowymi, ale też mamy wielu kandydatów do technika logistyki. To są najbardziej oblegane kierunki. Tymczasem po dokonaniu wyboru szkoły za pośrednictwem internetu zostanie już niewiele czasu na doniesienie do wybranej szkoły świadectwa i wyników testu. Są dwa dni, będziemy zbierać dokumenty, czyli szkoły ponadgimnazjalne zarówno w piątek, 24, być może w sobotę. To dzisiaj będziemy określać z dyrektorami, zawsze taka praktyka była stosowana, iż ci uczniowie, którzy są z Bolesławca albo ci, którzy mają łatwy dojazd spoza Bolesławca, będą mogli również w sobotę do sekretariatu swoje dokumenty, oryginały złożyć. Klasy tworzone będą w połowie lipca i dopiero wtedy gimnazjaliści dowiedzą się, czy dostali się tam, gdzie sobie zaplanowali.